Witam dzisiaj z cyklu 15 minutówek. Pokażę Wam w praniu DJ Hero, grę muzyczną, grę bardzo fajną. Jako ciekawostka, tutaj możemy też podłączyć gitarę. Mamy kilka utworów na gitarę i mikser jednocześnie. Niestety nie są one zbyt dobre. Pierwsza część charakteryzuje się tym, że jest więcej utworów starych i tak naprawdę większość to utwory hip-hopowe, choć też mamy różne rodzaje muzyki. Ja Wam może pokażę mniej więcej, jak to wygląda, jakich tu mamy artystów. Tutaj mamy naukę podstaw, naukę zaawansowaną i tutaj może Wam powchodzę, jakich my tu mamy wykonawców. Mamy Queen, mamy Daft Punk, co tam dalej z takich bardziej znanych, Cypress Hill, Gorillaz, Blondie, jest tego dużo, Black Eyed Peas, Benny Benassi, Rihanna, Jackson 5, Afrika Bambaataa, Vanilla Ice, MC Hammer, ogólnie jest około 100 utworów, Gwen Stefani, Eminem, tak na szybko Wam tutaj to skipnę. Ok. Mamy tutaj miksy DJ-a Shadow, czy Beastie Boys też tutaj jest, z Grandmaster Flasha mamy utwory, Herbie Hancocka, Jay-Z, Tupaka, także tutaj bardziej fani hip-hopu będą zadowoleni, choć ogólnie naprawdę jest to bardzo fajna gra muzyczna, więc każdy się tutaj pobawi, bo często i gęsto tutaj te utwory są pomiksowane ze sobą w różny dziwny sposób. Mamy piosenki praktycznie z dwóch różnych gatunków zmiksowane razem ze sobą. Ja tutaj może tak na szybko pokazuję tą listę utworów. Jest tego dość trochę. Mamy tutaj właśnie Daft Punka, bardzo fajne miksy. Jest tego dość dużo. 50 Cent się pojawia. No jest kupę tego. Ja tutaj wszystko poprzychodziłem i tak radzę tutaj początkującym zacząć sobie od Easy, gdzie nie używamy crossfadera, czyli tego suwaczka na lewo-prawo. Ja mam wszystko poprzechodzone na Easy. W tej chwili tutaj walczę na medium, czyli na średnim poziomie trudności. Ja tam jeszcze załączę Wam w linku, załączę Wam w opisie link do gościa, który wymiata, pokażę Wam najtrudniejszą piosenkę z tej gry. Zobaczycie, jak on gra. Możemy sobie też oczywiście grać po sieci, czy ustawiać swoje playlisty. Ja może tutaj zacznę, pokażę Wam swoją playlistę. Tak po kawałku każdy utwór. Zacznijmy może od tego, że pierwszy utwór nie będę Wam tutaj stricte grał, bo i tak ogólnie w tym gameplayu podejrzewam, że jak będę grał, to mi nie będzie wychodzić, bo to przeważnie jest, jak coś chce się komuś pokazać, to nigdy nie wychodzi. A ten pierwszy utwór Wam pokażę stricte, nie będę zwracał uwagę na poprawność, tylko co mniej więcej się tutaj robi. Ok. Widzicie, mamy tutaj trzy traki, jest ich mniej niż Guitar Hero, ale uwierzcie mi, że ta gra jest o wiele trudniejsza od Guitar Hero. Tutaj mamy przejście na prawy kanał, czyli przesuwamy ten nasz crossfader. Jak macie taki nawias, to tutaj ruszamy efekty zerem, czyli jakby miksujemy dźwięk. Standardowe guziki odpowiadają, tak jak w Guitar Hero, musimy nacisnąć odpowiedni kolor guzika. Tutaj te przedłużone guziki to są do scratchy. Ogólnie gra uczy nas posługiwania się dwoma rękami osobno, czyli lewa i prawa ręka w tym samym czasie robi co innego. Ja tutaj teraz Wam pokazuję mniej więcej, co się dzieje, jak coś Wam nie wyjdzie, muzyka wtedy zacina. Dobra, kawałek gram, żeby pokazać Wam, że po prawej stronie nabija się takie kreseczki. Po tym możecie widzieć, po tych kreseczkach, i tam wychodzi właśnie bonus razy 2, później razy 4. Potem widzimy, że gramy bezbłędnie jakiś czas. Zaraz Wam jeszcze tutaj to nabiję, żeby Wam pokazać, że ta strzałka, taka podwójna strzałka, która jest u góry. Zaraz Wam to zademonstruję, tylko się chwilę skupię na graniu. A właśnie, a propos, po lewej stronie nabiła się taka jedna kreska.
Jest to tak zwana euforia z Guitar Hero, czyli na jakiś okres zwiększa nam się mnożnik. Ja teraz to włączę. Wtedy razy dwa nasze punkty się liczą. Dobra, teraz postaram się chwilę pograć bezbłędnie, żeby pokazać Wam jeszcze tą podwójną strzałkę u góry, która powoduje to, że możemy cofnąć płytę, obracając ją szybko o 180 stopni. Także ja chwilę tutaj może nie będę gadał, skupię się, żeby nabić ten wskaźnik. Te czerwone pole jest do miksowania freestyle'owego. No, zagadałem się, muszę się skupić, bo tutaj ciężko gadać i... Ale zaraz nabijemy ten wskaźnik. O, mamy go nabity, teraz kręcę płytą. Automatycznie tak track nam wraca o jakiś tam kawałek do tyłu. Dobra, ja może skipnę ten mix, zacznę tutaj nowy po kawałku, będę wam pokazywał każdy utwór. Znaczy nie każdy utwór, tylko tam część utworów, jakie tam na szybko wybrałem. Na końcu będzie naprawdę bardzo trudny utwór, który uzmysłowi wam, że to jest o wiele, wiele trudniejsza gra od Guitar Hero. Z racji tego, że tutaj więcej musimy robić. No tutaj nasz Edek giętki w kolanach. Ja tutaj nie jestem mistrzem na poziomie medium, bo niedawno zacząłem męczyć ten poziom. Także zobaczycie sobie ten najtrudniejszy utwór, jak wygląda na medium potem. Ja tutaj mniej więcej po minucie każdego utworu będę wam pokazywał, jakiej muzyki się tu spodziewać. Przeważnie te utwory się rozkręcają, są łatwiejsze na początku, w miarę trwania utworu on się rozkręca, jest coraz trudniejszy. Szkoda, że nie mam dwóch kamer, bo bym jednocześnie wam rzucił ujęcie na rękę, na ręce, co robię z mikserem, ale to zerkniecie w tym filmiku, który będę miał w opisie, jak gościu tam rządzi na tym najtrudniejszym kawałku na ekspert, jeżeli chodzi o DJ Hero 1. Dobra, jak skipnę, pokażę wam następny mix na szybko. Przykładowo Boogie Down Production z Davidem Bowie. Połączenie dziwne, ale fajnie to wszystko powychodziło. Te utwory są naprawdę padające w ucho. Bardzo dużo ludzi grających w tą grę później ściąga soundtrack. Dobra, następny, bo tutaj czas nas goni, także tak po troszku, żeby wam pokazać różne rodzaje tych utworów, tak jak mówiłem. Tutaj słabiej rozwinięty freestyle. Czyli takie nasze swobodne freestyle'owanie od dwójki, ale to będziecie widzieć już, wytłumaczę wam to w filmiku związanym z DJ Hero 2. Tutaj praktycznie jak na tym środkowym traku pokaże nam się taka szeroka, czerwona, w cudzysłowie, ramka tutaj. Teraz możemy wybierać różny dźwięk z listy i go akceptować. Ja teraz przestałem grać. Dobra, wrzucimy następny mix na szybko. Przykładowo mamy JZ.
z Tupakiem. Widzicie, kółeczkiem wybieram który, a później akceptuję. Tak wygląda freestyle tutaj. Dobra, lecimy następny utwór, bo czas nas goni. Ja lubię gry muzyczne, akurat ten tytuł bardzo mi przypadł do gustu. Tak jak przykładowo Guitar Hero. Dobra, lecimy następny utwór. Tu mam akurat Benny Benassi i Tiesto. To już jest jeden z trudniejszych utworów, naprawdę trudniejszych. Ale utrzymany bardziej w klimacie techno. Rewelacyjnie zmiksowane. Zobaczycie, że tu już sobie nie daje rady tam dalej. Ogólnie są utwory bardziej skierowane na naciskanie tych różnych kolorowych przycisków. Są utwory bardziej nastawione na crossfader. Oczywiście to tutaj się rozkręca, w tej chwili to jest bardzo proste. Już większa zabawa crossfaderem była. Dobra, także widzicie, różna tematyka. Teraz pokażę wam ten najtrudniejszy mix. On tutaj jest masakra. Mam nadzieję, że jak się poduczę mediuma, to będę tutaj rządził na poziomie średnim. Jest on bardzo trudny. Już od poziomu medium. Nie mówię tutaj na ekspercie, jak zobaczycie w tym opisie mojego filmiku. Dobra, zobaczcie, jak to wygląda. Ja się może zamknę i żegnam się z wami. I zobaczcie, jak tutaj będę kiepścił. Także trzymajcie się, komentujcie, oceniajcie. Ja polecam tą grę każdemu, kto lubi dobrą muzykę. I na razie, trzymajcie się, hej! Thank you.